Witajcie, tutaj był Johnny. Dzisiaj gra Warwickiem na prośbę jednego z subskrybentów, z widzów. No cóż, jungler, rola dosyć taka niewdzięczna. Niespecjalnie lubię grać w dżungli. Coś jeszcze, no runki, masterki tutaj zaraz na ekranie się pokażą, z jakich ja korzystam. Witaj w Summoner's Dlaczego Rift. rola niewdzięczna? Dlatego, że dużo zależy od naszych kompanów z drużyny. Jeżeli oni przegrywają bardzo, no to my nawet nie zdążymy tam dojść na gank, bo oni już będą martwi na przykład. Czasami jest tak, że my wchodzimy, wbijamy się tam, a oni stoją i farmią i nie pomagają. No różnie może być, naprawdę. Dlatego ja no niekoniecznie lubię dżunglować. 30 Kolejna sekund taka do wada to na wyjaśnienia przykład sytuacji. wasi koledzy mogą puszować linię, potem zostaną zgankowani, zabici i oczywiście czyja to jest wina? Oczywiście junglera. Oczywiście to jungler powinien przyjść zgankować, nie wiadomo jak skoczyć pod wieżę na drugim levelu według takich ludzi, nie wiem. No cóż, build, buty na początek i 3 HP poty, jak widać i tak mamy dużo AD, 70. To jest całkiem sporo. Pojawiły się Na stwory. dodatek Warwick dzięki swojemu pasywowi, on się leczy, zadając podstawowe ataki. Tutaj wybieramy na samym początku zewłowcy. To nam da większą szybkość ataku, co też zwiększy ten jego pasyw. Później wybierzemy Q i Q będziemy maksować. Na czwartym levelu dobrze jest wybrać zapach krwi. Przydatny bardzo podczas ganków, do ścigania przeciwników. Niektórzy maksują to E. Ja zaraz po Q. No, ja powiem wam, że próbowałem kiedyś, ale nie do końca jestem z takiego rozwiązania zadowolony. Z tego względu, że no to po prostu daje nam dużo więcej obrażeń w teamfightach. I ja wolę mieć to smaksowane dosyć wcześnie. Tutaj wyznaczam dwa poziomy, może trzy. I to już całkiem nieźle nas przyspiesza. To jeszcze tak działa, że buffuje również naszą drużynę. Również nasza drużyna ma zwiększony attack speed, więc to jest bardzo dobry skill. No ulti wiadomo jest zarąbiście dobre. Czy to na ganki, czy w teamfightach. Na przykład w teamfightach skaczemy na AD carry, no i przeciwna drużyna przez dłuższy czas na przykład nie ma takiego damage'a, jaki powinna mieć. Albo nawet nasza drużyna wtedy może spokojnie sfokusować takiego AD carry, jeżeli ten carry się jakoś ustawi w taki sposób, że jego tankowie nie będą w stanie osłonić takiej postaci. No cóż, Warwick, jak widać, dżungla dosyć wolna, niespecjalnie szybka, ale w miarę bezpieczna pod tym względem, że dosyć dużo mamy życia. Dzięki butom będziemy mieli troszeczkę lepsze ganki. Będziemy szybciej atakować. No i to by było może na tyle z takich rzeczy. To jest sama gra. Nie wiem, czy przyspieszyć, nie pamiętam tej gry, to już jest dosyć stara gierka. Na bocie mamy Caitlyn kontra Urgot. Urgot jest bardzo denerwującym czempionem. Myślę, że na pewno warto go ogarnąć. Jest strasznie mocny i strasznie irytujący. Na szczęście mało popularny, rzadko go w grze widuję. Z innych czempionów bardzo silnych, które również dosyć rzadko widuję, to jest Fizz. Nienawidzę na niego grać, nie wiem jak go pokonać na midzie. Kto jeszcze by się z takiej postaci znalazł? Fiora jest dosyć mocna na topie, ale no myślę, że Irelia albo może Yorick czy Udyr powinni dać sobie radę. I Warwick chyba też. I tutaj gank, niestety nie wiadomo czemu Sojusz Lux się nie cofnęła. dokonany. Mogła Udało ci się spokojnie się zdobyć cofnąć, ja dom. bym go sam zabił. Bez problemu. A tak, gościu dostał killa. No cóż, zdarza się. Tu troszeczkę sfarmimy, żeby Kennen stracił trochę minionów, ale chyba to się nie uda, bo widzę, że tu już nowe przychodzą. Więc zdąży przejść na linię.
Tutaj mamy chyba Tryndamera na niskim życiu, tak. Na czwartym levelu to jeszcze nam nic nie jest w stanie zrobić z takim życiem. Co innego na szóstym. No i Lux wróciła, więc idę z powrotem do dżungli. Piąty level, zobaczmy. Tak jest, tutaj mamy 3, 1 i 1. Tak jak mówiłem, w takiej kolejności rozwijam skille. Teraz będzie nam bardzo zależało na szóstym levelu. Dzięki temu będziemy mieli dobre ganki. Zarówno body, jak i top pushują, więc tam nie ma szans za bardzo na gank. Oczywiście na dole dużo osób o tym nie wie, kiedy jungluje. Znaczy raz na dole, a raz na górze, to zależy po której stronie my gramy. Tutaj zazwyczaj się stawia warda, ale rzadko kiedy supporty stawiają warda tutaj. No ostatnio troszeczkę częściej, ale kiedyś to praktycznie to się nie zdarzało nigdy. Stąd jeżeli chcemy zgankować, to nie idziemy tędy, tylko tędy, naokoło i od tyłu wchodzimy na nich. No. I teraz wracam się do bazy. Jeden kill, no w miarę dobrze. Tam się coś dzieje. Kolejny item, szpony Madreda. Oczywiście robimy z tego latarnię. Latarnia bardzo się przydaje, darmowy ward. Będziemy mogli sobie zładować dragona. Kontrola dragona jest bardzo ważna. To jest po chyba 150 czy 190 golda na głowę. Więc to jest ważne, żeby nie dać przeciwnikom. No kiedy się robi dragona? Najlepiej, kiedy zabijemy jednego czy dwóch przeciwników. Wtedy siły nie są równe. Oni są w bazie, albo są martwi, albo jeszcze nie zdążą dojść. Wtedy możemy zrobić dragona. To samo z Baronem. Przy czym Baron się robi w późniejszych etapach gry. No i właśnie tutaj idę naokoło, tutaj tą drogą. Gankować bot. Spingowałem im, bo często się zdarza, że te osoby tutaj śpią troszeczkę. Zresztą kiedy ja gram, to również tak jest, nierzadko. No i wbijamy na gank. Tutaj może nie warto mi jest używać ulti na Urgocie, ponieważ Soraka ma silence'a i może przerwać moje ulti tym silence'em. A poza tym nie mam w tej chwili ulti, ale jak widzicie, o, gang i tak się zakończył powodzeniem. Dzięki temu, że wszedłem od tyłu, a oni puszowali, to mi dało dostatecznie dużo czasu, żeby go zabić. I teraz co, chciałem zabić jeszcze tego Urgota, ponieważ dostałem ulti. Więc proszę bardzo, ulti. I dwa kile. Tutaj Sona nie wiem czemu nie zniszczyła tego warda. No ale ja już go zniszczę. Zazwyczaj tego nie robię, zazwyczaj... no ja tak uważam, że jeżeli już support kupił takiego warda, ping warda, to niech on sobie zniszczy i weźmie golda za te wardy przeciwników. Wtedy ta różnica między wardami jest się zmniejsza. No i tyle, no przecież support nie farmi, nie ma złota, więc no niech przynajmniej ma złoto z tych wardów. Zwłaszcza, że sam się musi wykosztować na te troszeczkę lepsze. No i cóż, teraz Sona tam troszeczkę jest w niebezpieczeństwie. Musiała użyć flasha. No i ja tutaj biorę Reda. W zasadzie tego Blue już powinienem dać Lux, ale coś nie pamiętam, o co to chodziło. Lux chyba była AFK. AFK, czyli Away From Computer. Czy jakoś tak. Że tak wam zaszpanuję moim pro-angielskim. Angielskiego uczyłem się tylko przez 4 lata. Za moich czasów, no niestety tak, nie było za wesoło z tymi językami w szkołach. Pierwszy język wprowadzono nam chyba w 5 klasie podstawówki i to był język niemiecki w moim przypadku. A język angielski wprowadzono chyba dopiero w 2 klasie liceum. No nie, czyli 5 lat się uczyłem teoretycznie angielskiego. Przy tym, że w liceum to już takie było... Saba była nauczycielka, a potem ja się przepisałem do gościa, który w ogóle nie uczył. Znaczy, ta nauczycielka mnie z jakiegoś powodu nienawidziła.
Ja się w końcu w trzeciej klasie przepisałem do drugiej grupy. I za mną przepisały się wszystkie osoby, które zdawały maturę z języka niemieckiego. No więc jak łatwo sobie wyobrazić, osoby, które zdają niemiecki, nie są specjalnie zainteresowane nauką języka angielskiego. A że ten facet był taki troszeczkę śmieszny, tak właśnie pozwalał sobie troszeczkę wejść na głowę, no to my się tego angielskiego nie uczyliśmy. Teraz skradnę Blue przeciwnikom. Tryndamer akurat jest postacią, która no niespecjalnie spieszy się może do tego Blue, z tego względu, że on nie potrzebuje Blue. Kolejna taka sprawa, no Kennen również Blue nie potrzebuje. Dlaczego nie zrobiłem tych małych stworków? Dlatego, że gdybym to zrobił, to wtedy Blue by im się zrespił, a w tym wypadku, dopóki oni nie zabiją tych creepów, to się nic tam nie zrespi. No i tutaj idzie Kennen. Skoczyłem na Kennena i mamy kolejnego killa. Już 5-1 w 11 minucie, to jeszcze nie jest nic, czego nie mogliby przeciwnicy odrobić. Natomiast jest to już pewna przewaga. Dopiero co wczoraj zdarzała mi się gra, kiedy moja drużyna miała jakieś 6 do 22 i jakimś cudem udało się wygrać tę grę. No chyba dlatego, że przeciwnicy nie mieli żadnego tanka, mieli Panteona, który budował się pod AD Carry, zresztą nieźle na początku orał, i Talona, który również był bardzo squishy, więc no w midgame to bardzo dobrze działało, ale później już niekoniecznie. No i ta Lux niestety znowu niepotrzebnie tutaj podeszła, przez co została zabita. O, Tryndamer to jest rzeczywiście dosyć mocny champion, jeżeli ktoś potrafi nim grać. Kennen go top, bug Renę. No niestety już za późno. Renek niestety nie miał żadnych wardów, nie wiem czemu. Spróbuję mu pomóc. O, już za późno. Nie ma sensu. Więc udałem się może spuszować mida? Nie pamiętam. A nie, chyba chciałem zgankować bota albo zrobić dragona. Nie, gankować jednak bota. Znowu wybrałem tą ścieżkę od tyłu. Urgot tutaj nieświadomy niczego zagrożenia. Ale niestety zdążył się wrócić. Więc teraz idę na kolejny mały kamp minionów. Tu troszeczkę ich postraszę. Ulti się już zrespiło. 72 sekundy. No tu jak widać, tutaj mam na pierwszym poziomie sapa krwi, na drugim. To jednak zwiększa troszeczkę zasięg tego skilla. Drugi poziom i to się jeszcze opłaca, ale później już będę maksował chyba ten zew łowcy. Tam się coś dzieje, więc tam ruszyłem. Z nadzieją, że może jakieś niedobitki zostaną. Sona w ostatniej chwili ulti, ale i tak zginęła. No i proszę bardzo, ulti na Sorakę. No z tego względu, że ona może przerwać moje ulti. No i niestety nie udało się dostać killa. Choć szkoda. No się ten problem jest tutaj, że nie mogę skakać nawet na postacie z niskim HP, z tego względu, że Soraka może przerywać moje ulti. W innych wypadkach oczywiście nie skakałbym na supporta, no chyba że miałby stana. Kolejna sprawa to jest, może niewiele osób o tym wie, ale ulti Warwicka zdejmuje item Quicksilver. To jest item z kategorii obrona, odporność na magię i to jest to rtęciowa szarfa. Ona posiada aktyw taki, który działa jak cleanse, usuwa wszystkie negatywne efekty swojego bohatera. To ściąga również ulti Mordekaisera. No nie wiem, wszystkie stany, snary. Właśnie takie ulti Warwicka, ulti Mal'Zahara.
To wszystko ściąga. Złota mam dużo, potrzebuję się już wrócić. Tym razem wybrałem tę drogę. Widzę, że chyba Wardim się wykończył. Więc skaczę na Urgota. I proszę, udało się go zabić. Także Urg jest dosyć silnym pikiem, ale tutaj jak widać też moja drużyna dosyć dobrze reagowała. No po prostu kiedy drużyna jest słaba, to nic nie pomoże. Ale tym razem było dobrze. Ogólny wynik 7-4, ktoś widował, pewnie Renek. Renek 0-1, to nie tak najgorzej. Lux troszeczkę tam 2-2, no tak, rzeczywiście oddał te dwa kile, kiedy niepotrzebnie atakowała. No i cóż, tutaj jeszcze ściągam te miniony, niepotrzebnie użyłem Snajta, ponieważ tam Red czekał na to, żeby go zrobić i byłoby szybciej zrobić go właśnie ze Smitem. Renek cyganka, tam chyba napisze, że nie mogę. Tak, może muszę się wrócić. Więc wracam. Kolejny item na pewno będzie to latarnia. Oprócz tego pewnie składowa Frozen Hearta, czyli tego lodowego serca, nie wiem jak to się nazywa po polsku. Tak jest, buty, berserkery. Jest latarnia. Proszę bardzo. Jeszcze jeden pancerzyk powinienem kupić? Tak, kupiłem. Sojusznik pokonany. No i cóż. Akurat dziwnie tak się składa, że na Warwicku nie robię nigdy prawie HP. Co jest dla mnie troszeczkę dziwne, bo na każdym innym junglerze robię Warmoga i Atme. A akurat na Warwicku nigdy tego nie robię, ale co dziwne, właśnie Warwick się dobrze sprawdza, mimo to. W walce jest dosyć wytrzymały. A może to jego leczenie? Nie wiem. No cóż, tutaj się udałem, żeby obronić wieżę. Mam 5 killi, więc już chyba ta Irelia troszeczkę czuje respekt wobec mnie. Ta Irelia. No tak, ale to tylko kiedy złoży Irelia latarnię. Co właśnie ta Irelia zrobiła. Bez latarni już tego sustaina nie ma tyle co kiedyś. I to rzeczywiście jest bardzo odczuwalne, że jest go dużo, dużo mniej. Tam niestety zabili kogoś. A nawet dwie osoby. No i cóż. Proszę bardzo, Soraka zabita przez Lux. Znowu uruchomiło się ten skill OD. Zobaczcie, jestem tak szybki jak ten Kennen na swoim skillu. I został zabity. Teraz Urgot. O, i jeszcze Irelia. To już za dużo. Zdecydowanie. Renek tutaj wjechał. Ale nic tu ciekawego nie pokazał. Jeszcze udało się dziabnąć Urgota troszeczkę. Co dziwne, miałem wam pokazać filmik stopa na Warwicku, miałem nawet nagrany, tylko nie miałem nagranego komentarza. To wtedy filmik nagrany na żywo. On właśnie oprócz komentarza. Warwick jest doskonałą kontrą na przykład na Shenna. Chociaż jeszcze lepszą kontrą jest chyba Garen. Przy czym testowałem różne runy i najlepiej sprawdzają się o dziwo runy pod AP Castera. Czyli no... Ability Power, co tam jeszcze? No
dobrze, to jest skok na Urgota. No i koleś leży. Czyli runy na Ability Power, mana chyba Regeneration. Ja tam biorę jeszcze na AP Kestera płaskie z odpornością na magię. I na Shena sprawdza się to doskonale. On zadaje sporo magicznych obrażeń. A ponadto my go tam karamy głównie Q. No i działa to dobrze. Ja próbowałem run pod solo topa, czyli głównie run takich pod tanka. I tu niestety sprawdzało się to sporo gorzej. Też udało mi się z nim wygrać w końcu, ale no w early game nie było tak pięknie. No, Caitlyn zabiła właśnie Trynda. A ja tutaj zabiłem Sorakę. Niestety Irelia tutaj idzie i Urgot. Więc czas się wycofać. Chyba nawet spingowałem, żeby się cofała. No i cofamy się. 2000 golda. Ach, jeszcze po drodze Blue Buff. Tutaj pingowałem Lux, żeby przyszła. Ale coś chyba ociągała się za długo, nie pamiętam. Chyba ja wziąłem tego Blue ostatecznie. Ach, chyba jednak nie. I teraz powinienem zardować z Dragona. Nie pamiętam, czy to zrobiłem. Tak, chyba tak. Chyba właśnie to idę to zrobić. Przy okazji ulti się zrespiło. Tutaj Soraka. Coś, nie wiem co ona chciała. Zniszczyć Warda. I tak bardzo chciała, że nie zauważyła, że ja ją tutaj biję. I proszę bardzo, leży. Rubysko załatwiła. A nawet dwóch kolesi. Tutaj zobaczy, jak mało życia. No, udało się mi go zabić, ale sam też zginąłem. Tu teraz nie mogę się zdecydować o niej, czy smok, czy wieża. Ostatecznie wybrali smoka. Tam Urgot coś kombinuje. Uwolnimy kamerę na chwilę. Irelia korzysta z okazji i puszuje topa. Bardzo dobrze z jej strony. Tak właśnie powinno się to robić. No i cóż, team wraca. Ja tutaj kupiłem jeszcze oblicze ducha. Item, który daje zdrowie, odporność na magię. Skraca cooldowny o 10%. Kiedyś było chyba o 15%, no ale nieważne. I zwiększa efekt leczenia o 15%. Więc na Warwicka, czy na przykład na Vladimira jest to dobry item. Na niektórych innych czempionów też można go składać, aczkolwiek ja akurat na innych czempionach chyba tego itemu nie robię. Zwłaszcza jest to dobry item w early game, tak early mid game, bo wtedy to 30 odporności robi jakąś różnicę. W takim etapie, na jakim ja już jestem, może to nie był najlepszy wybór, może lepiej było zrobić Wit's End, nie wiem. Koniec mądrości chyba to się nazywa, czy jakoś tak, czy rozumu po polsku. Ale jednak w tej grze akurat postawiłem na ten item. Nie pamiętam, czy przez nieuwagę, czy przy po prostu rutyna, nie wiem. Wszyscy zniknęli, prawdopodobnie teraz poszli na topa, więc ja też idę w tym kierunku. Tak jest, wyskoczył już Tryndas, Kennen, Soraka, Urgot tam idzie. Chyba kogoś próbowałem zlutować, ale chyba Soraka mi przerwała. Bo tak widzę, że ulti na cooldownie. No i zabity została Irelia. Zobaczcie, to jest po prostu niedorzeczne. Że ze 150 punktami HP potrafiłem ją dojechać.
No Warwick naprawdę w late game robi się bardzo, bardzo silny. No i tutaj zobaczymy rozkład skilli. Q oczywiście na maksa. E na piątym. A, czyli jednak pierwsze wymaksowałem to E. No cóż, nie pamiętam czemu tak to wyszło, no ale... No E również jest dobre, bo nas przyspiesza mocno. To jest o 40% i daje nam duży zasięg w tej chwili. Także jest to dobre przy gonieniu przeciwników, na przykład tam pod wieżę czy coś takiego, nie? Tu Kennen sobie pozwolił za bardzo spuszować. I proszę bardzo, ulti. No ale tutaj Soraka wyleczyła go. Tu się wolałem cofnąć, żeby Urgot nie wrzucił mnie pod wieżę. No chociaż tam chyba już nie było wieży. Dobre ulti od Sony. No i ścigam może niepotrzebnie tego Kennena. Kennen zabity, więc teraz trzeba sfokusować Urgota. Urgot leży. Więc teraz Soraka. No i Irelia na końcu. Sorakę może niepotrzebnie teraz fokusuję, dlatego że Soraka nie ma już tak niskich cooldownów jak kiedyś z tym leczeniem, więc w trakcie teamfighta ona już tak często nie podleczy sojuszników. Tutaj jak widać Irelia ma te swoje bonusy, dzięki którym efekty crowd control działają na niej o wiele krócej, stąd tak szybko wyszła z mojego ulti. No i cóż, idę na mida spuszować wieżę, no tam na topie niestety puszczał miniony, ale widzę, że nasze miniony też tam przyszły. Wieża powinna się ostać. Tutaj duża szybkość, tam szkacze się. Tak, już się zrespili wszyscy, czas się wrócić. Pingowałem im, żeby się wrócili. Bo to jest częsty błąd, jak tam ludzie za długo zostają po walkach, często osłabieni, z mniejszą ilością życia, z mniejszą ilością many. Często w niepełnym składzie, tam tylko dwie osoby, a oni tam stoją i ciągle puszują, kiedy przeciwny team się już zrespi. To naprawdę nie jest dobre, często kończy się przegraną grą, nawet. Ponieważ taki niby pociśnięty team potrafi jeszcze zabić tych dwóch i potem sam spokojnie niszczy resztę, no bo jeżeli oni są w pięciu, a was jest na przykład dwóch, no to nawet jeżeli wy jesteście wyfarmieni, a oni nie, to będą prawdopodobnie w stanie z wami wygrać. Dużo złota, 3,5 tysiąca, czas się wrócić. Teraz kupiłem właśnie Wit's End, który chyba powinien pójść w tej grze akurat przed obliczem ducha. Koniec rozumu, 40% ataku, 30 punktów odporności na magię i dodatkowo jeszcze zadajemy magiczne obrażenia i kumulują się, znaczy nasze ataki nabijają nam jeszcze więcej tej odporności na magię. Aż plus 20, czyli łącznie daje nam to plus 50. To jest przedmiot, który dobrze skaluje się z naszym ulti, bo tam chyba 5 razy atakujemy naszego przeciwnika w tym czasie. Więc 5 razy, tutaj 5 razy 42, to jest dodatkowe 200 obrażeń magicznych. Bardzo dużo. Dlatego też drugim takim itemem, który warto robić, bardzo podobnym pod pewnymi względami, jest Jonian Spark, Jonowa Iskra. To jest 50% szybkości ataku, 250 punktów zdrowia i jeszcze co czwarty atak dodaje łańcuch błyskawic. No cóż, to może akurat nie jest taki super dobry item, bo to się tylko raz uruchomi podczas naszego ulti. Ale zawsze coś, zawsze dodatkowe obrażenia od ulti. Bo w połączeniu z Wicendem to już jest dodatkowe 300 punktów chyba, tak? Tak, 300 dodatkowych punktów obrażeń. Samo ulti zdaje też około 500. Więc razem 800 to jest naprawdę dużo. No przy czym oczywiście odporności przeciwnika na magię obniżą te obrażenia dosyć znacząco. No ale akurat w tym ulti nie chodzi tylko o zadawanie obrażeń, ale o unieruchomienie, prawda? Cały nasz team wtedy może atakować przeciwnika. Przeciwnik jest wtedy bezsilny. Tak jak wiesz, tutaj Kennen nie mógł zrobić nic.
No i teraz oni są już tylko we trzech. Turenek przytankował tureta. W sumie ja też mogłem to zrobić. No ale trochę bez życia nie jest tak łatwo przytankować. Ja pingowałem smoka. No wiadomo, Tryndamer to może pożyć trochę długo. Ale tutaj widzę, że nadeszła okazja, żeby zabić Urgota. Nadarzyła się. Ja tu niestety tankuję. Musiałem się wycofać na fleszu, ale i tak zginąłem. Od Ignite'a. Tak jest. No ale przez to, że oni mnie fokusowali, a ja tutaj w tej grze jestem tankiem. Zobaczcie, że 200 armora, 135 prosi na magię. To mój team, tutaj nasi carry, rozwalili ich. No właśnie Warwickowi czego brakuje, żeby być takim pełnym tankiem? Dużo życia. To jest coś, co by się naprawdę bardzo przydało. Ale ja właśnie rzadko buduję to życie na Warwicku, nie wiem w zasadzie dlaczego, ale tak zawsze jest. Może w późniejszym etapie dobrze byłoby sprzedać właśnie oblicze ducha i zamiast tego wsadzić Warmoga. Albo jeśli nie Warmoga, to Frozen Mallet. Kazałem im wziąć smoka, bo tutaj no, oni tutaj właśnie robią ten kardynalny błąd za długiego zostawania. Oni się już wszyscy zrespili, nasi przeciwnicy. No a ci tutaj stoją, nie wiadomo po co. I jak widać, Lux nie żyje. Napisałem, że są naprawdę głupi, no bo rzeczywiście tak jest. Proszę bardzo. Caitlyn również nie żyje. No naprawdę bardzo chcieli przegrać tę grę. Tu miałem 2000 zł, nie wiem czemu nic nie kupiłem. A, musiałem brakować do Guardiana. Bo Guardian to jest item, który również bardzo często robię na Warwicku. Bardzo dobry item, opłaca się. Teraz widzę, tam się kręci rynek koło Barona. No, nasi przeciwnicy muszą się bronić ze względu na to, że kiedy zniszczymy inhibitor, to respią się super miniony. Zobacz, 390 ataku. I te miniony będą oczywiście wygrywały z takimi zwykłymi minionami, które się respią bez tego. Napisałem, że ja wracam, nie teraz. Potrzebujemy wszystkich, żeby zrobić Barona. No i ci muszą się tutaj bronić ze względu na te super miniony. Natomiast jeszcze nie jest to taki etap, że nie mogliby przejść na Barona. Mogliby. Musielibyśmy zniszczyć dwa inhibitory, żeby oni naprawdę musieli cały czas się bronić. I nie mogli odejść od swoich wież. Bo wtedy te miniony by zniszczyły oczywiście wieże. Natomiast w tym wypadku jest troszeczkę gorzej. Natomiast mamy dużą przewagę w killach. Dosyć dużą, może nie jakąś miażdżącą. Dlatego można wymusić tutaj tę walkę. Proszę bardzo. Irelia już martwa i w tej chwili w zasadzie jesteśmy już prawie że bezpieczni przy robieniu Barona. Z tego względu, że oni po pierwsze muszą się bronić, po drugie są we czworo tylko, kiedy nas jest pięcioro. Dlatego no, Baron poszedł i tutaj nawet nie próbował nas powstrzymać. Teraz ja tutaj klikam chyba, tak, ja kliknąłem, żeby zniszczyć te wieże, bo tutaj miniony przypuszczowały. Renek chce wracać, ale myślę, że już teraz to nie jest konieczne, żeby wracać, tylko puszować, dopóki mamy tego buffa. Skok na Sorakę. Proszę bardzo, Soraka martwa. Wieża. Wieża też już leży. O, proszę bardzo, jak zjechali. Drugi inhibitor położony. I teraz można już tutaj niszczyć wieżę. Zawsze do zwycięstwa potrzeba dwóch inhibitorów. Tak wynika z moich doświadczeń. Jeden inhibitor to naprawdę przy jakiejś olbrzymiej miażdżącej przewadze w killach tylko się udaje. Zazwyczaj potrzeba właśnie dwóch inhibitorów, żeby wygrać. Ja tu już wolę bić Nexusa, mógłbym jeszcze kogoś zabić, ale po co?
I wygrana, tak to właśnie wyglądało. To była udana gra Warwickiem, ale tak mówię, nie zawsze się to udaje, to zależy od przeciwników. Więc to było na tyle, znaczy od naszej drużyny. Więc to było na tyle, trzymajcie się, cześć.